Kiedy myślałem o tym, co powiedzieć dzisiaj tu, na tej auli, to stanął mi przed oczami obraz pomnika, ołtarza, który jest postawiony ku czci świętego Maksymiliana Kolbe przy zielonym szlaku z Nowego Targu z Kowańca na Turbacz. Wiele razy chodziłem tamtą drogą. Zawsze się zatrzymywałem przy tym ołtarzu, żeby się pomodlić. To jest wstrząsający ołtarz. Trzy okorowane, nagie drzewa, wyrwane z korzeniami i wbite w ziemię korzeniami do góry. I spięte drutem kolczastym. Obraz obozu, gdzie ludzie byli odzierani ze wszystkiego, tak jak te okorowane drzewa, obnażani, wykorzenieni, odcięci od tego, co im zawsze dostarczało soków życiowych. Kultury, życia rodzinnego, kultu, postawieni, wywróceni zupełnie w swoim człowieczeństwie, korzeniami do góry. Paradoksalnie jednak. Można by zapytać czy czy te trzy drzewa korzeniami zwrócone ku niebu nie poszukują właśnie tam soków życiowych czy właśnie tam z nieba nie szukają mocy do przetrwania Myślę, że artysta, który wykonał te ten ołtarz dawno, w 1973 roku, Góral Stefan Mrugała, zakochany w górach. On na pewno chciał pokazać jakiś klucz do życia świętego Maksymiliana i do tego, jak Maksymilian przeżywał obóz. Ale dziś myślę, że jest to także obraz. Stanisławy Leszczyńskiej i, i tego, gdzie ona szukała sił do życia, do trwania w tym czasie 20, ponad 20 miesięcy w obozie koncentracyjnym. Chciałbym jednak, żebyśmy tej myśli nie upraszczali, i żebyśmy się jej z właściwą, potrzebną wrażliwością przyjrzeli, żebyśmy zobaczyli, jaka w tym szukaniu mocy z wysoka w obozie koncentracyjnym, jaka w tym się kryła walka i jaka ogromna łaska. Wziąłem tu ze sobą niezwykłą pracę. Uważam, że jest to jedna z najważniejszych książek, jakie Napisano w Polsce w naszym wieku. To jest książka doktora Piotra Cywińskiego, Auschwitz, monografia człowieka. I w tej książce jest cały rozdział poświęcony wierze i religijności. Czyli mówimy o miejscu, gdzie żadne przejawy wiary i religijności nie były dozwolone. I chciałbym, żeby przemówiły do nas przede wszystkim świadectwa więźniów, bo wtedy może lepiej uchwycimy wielkość łaski w życiu pani Stanisławy i też heroizm jej wiary. Zacznę od takich Cytatów, które mają, powiedziałbym, charakter ogólny, czy niosą w sobie ogólne pytania. Auschwitz był strasznym miejscem dla wierzących, którzy mocowali się z kryzysem. Była to daremna walka. Szok był za duży. Ci, którzy wierzyli, byli zdezorientowani. Niektórzy nie chcieli o tym rozmawiać. Auschwitz roztrzaskał całą naszą tradycję i pozostawił nas rozbitych ze zrujnowanymi nerwami. Inna osoba: całkowicie straciłam wiarę. W nic już dalej nie wierzyłam. Inne świadectwo przejmujące Zofii Kossak-Szczuckiej, większości z nas znanej. Rozmowy. Wie pani, że ja już nie wytrzymam. Jestem u kresu sił. Jeśli nie dziś, to jutro pójdę na druty. Gdybym mogła się modlić, może byłoby mi lżej, ale nie mogę. Zawiodłam się na religii. A więzień znosił wszystko w milczeniu i pokorze. I stoi skostniały z opuszczonymi rękami wzdłuż tułowia. I spuszczoną głową jak koni. Zbolały, skrwawiony, sponiewierany, Opluty, obdarty z człowieczeństwa. Więc więzień się pyta, Boże, gdzie jesteś? Cisza pyta wtórnie, Boże, gdzie jesteś? Hej, Powiedzcie, czy jest Bóg? Nikt nie odpowiadał, że nie ma. Wszyscy odpowiedzieli: Nie wiem Bo naprawdę nikt nie wiedział. To jest pierwsza grupa. Ja oczywiście przytaczam tylko kilka tekstów, ale... Yy. Też przytaczam je w pewnym porządku. Teraz druga grupa, która pokazuje, może, pytania najbliższe pani Stanisławie. Wiele myślałem o Bogu. Miałem bardzo proste zrozumienie natury Bożej. Mówiono mi, że jeśli byłeś dobry, Bóg Cię wynagrodzi, jeśli byłeś zły, zostaniesz ukarany. Dlaczego Bóg nie karał nazistów i nie ratował dobrych ludzi? I teraz, jakie grzechy uczyniły dzieciątka, by zostać posłane na śmierć? Gdzie był miłosierny Bóg? Adonai Echad. Jeśli Bóg był tak wszechmocny, to czy nie dotarły do niego okrzyki rozpaczy matek, Płacz niewinnych dzieci. I autorka tego tekstu kończy go tak. Tej nocy pochowałam zdecydowanie mojego Boga w Auschwitz. Następny tekst. Jakież grzechy mogły mi winić te małe dzieciątka? I poczułem jasno, że jeśli istniałby jakiś Bóg i patrzył na to, potężny jak on, to On nie byłby dobry, albo by Go nie było. Nie ma istoty ludzkiej i nie ma Boga, który miałby prawo sprawić rzeź niewinnych. Wszystkich tych tysięcy niewinnych dzieci. Napisałem wczoraj w liście do diecezji, to nie zawsze wszyscy wiedzą, w Auschwitz zabito 200 tysięcy dzieci. 200 tysięcy dzieci. Wszyscy grzeszyliśmy, następne, być może ty i ja, ale wszystkie te dzieci, te tysiące niewinnych czyżby zapomniał o tych ludziach, a szczególnie o tych niewinnych dzieciach? i pozwalał na takie zbrodnie. Gdy Hitler robi swoje, nasz Wszechmocny nie robi nic. To nie są teksty, z którymi da się dyskutować. To nie można dyskutować z czyimś doświadczeniem. Nie można dyskutować e z kimś, kto dzieli się z nami właściwie swoim życiem, nie musiałby, jeśli to czyni, to dlatego, że, że chce nas otworzyć na coś bardzo, bardzo ważnego. Myślałem o tym, jak, jak zupełnie inaczej w świetle tych ostatnich wypowiedzi można patrzeć i trzeba patrzeć na panią Stanisławę pracującą. Bloku położniczym. Kiedy właśnie widzimy to, że ona jest przy tych wszystkich dzieciach, które za chwilę po urodzeniu albo zostaną zamordowane, albo umrą z głodu, albo umrą trochę za kilka dni z jakiejś choroby. Ona była w samym środku piekła. W tej książce Cywińskiego jest też tekst o dzieciach w Auschwitz. I pan doktor pisze właśnie o tym, że nie było miejsca, gdzie bardziej próbowano pokazać, że człowiek jest nikim. Nie, nie było miejsca, w, której, w którym trzecia rzesza bardziej pokazywała, czy, czy chciała osiągnąć odczłowieczenie ludzi, których więziło. Bo nie można bardziej pokazać, że człowiek jest równy zero, jak w ten sposób, że urodzone dziecko topisz w beczce. I zobaczcie dla tylu ludzi ta śmierć dzieci oglądana na co dzień była straszną próbą wiary. I yy, to właśnie przy tej śmierci dzieci Auschwitz pokazywało ten swój charakter piekielny. A ona w tym piekle wnosiła Boga, zachowała wiarę w samym środku piekła. Każde dziecko chrzciła, z matkami modliła się na różańcu. Jak dobrze wiemy, pierwsze kroki po wyjściu z obozu skierowała do kościoła, żeby przyjąć komunię świętą. I jeszcze jeden fragment, który nabiera szczególnego znaczenia, zwłaszcza jeśli wspomniemy relacje rodzinne dotyczące pani Stanisławy. Któraś nie wytrzymuje nerwowo przywarła do brudnego barłogu i modli się. Ojcze nasz, który jesteś w niebiesie, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam. Milcz, cholero, warknęła inna, idiotko, czy mogłabyś im odpuścić? Winy za takie zbrodnie był koczesz byle co. Te słowa powinny być wyrzucone z modlitwy. Bo po co to mówić, kiedy takiej winy odpuścić, nie można. I znowu to nie jest świadectwo, które jest do dyskusji. Ale wiemy dobrze, że pani Stanisława, pytana przez rodzinę, dlaczego nie mówisz o obozie, odpowiadała, bo nie chcę budzić nienawiści do Niemców. Proces beatyfikacyjny nie, nie jest tylko po to, to, tylko musiał być w cudzysłowie. Żeby pokazać czyjś ludzki heroizm, jest przede wszystkim po to, żeby pokazać Boże działanie w czyimś życiu, Bo Bożą łaskę, od łaski wiary poczynając. Jeśli chciałem coś Wam dzisiaj powiedzieć, to to, że ta kobieta była otwarta na łaskę wiary w sposób heroiczny, w świecie, w którym wiara naprawdę nie była niczym oczywistym dla każdego człowieka, który tam się znalazł. To był świat wielkiej próby wiary, a my dziękujemy Bogu za to, że ona tę próbę wiary przeszła, tak, że dla nas staje się wzorem wiary. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.